Focus on the Game to projekt przygotowany specjalnie od gracza dla gracza. Tylko teraz w ofercie do każdego zakupu produktu otrzymasz spersonalizowaną kartę ekranu ładowania w gratisie. Nie czekaj i odbierz swój zestaw już teraz klikając pierwszy link w opisie. Focus on the Game. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sezonie 14. Z tej strony Michael i dzisiaj mam zaszczyt rozpocząć serię poradnikową w postaci gameplayów na kanale, gdzie będę wam wyjaśniać od stóp do głów, jak należy grać konkretnymi postaciami, co należy składać w sezonie 14 i wiele więcej. Także w skrócie zapraszam. Na dzisiejszym odcinku ląduje oczywiście mój ukochany main od wielu lat znany na tym kanale, czyli Ramus, którego wyjaśnię od trochę niestandardowej strony, bo wyjaśnię wam ogólnie te pierwsze nowe przedmioty, potem troszeczkę własne wersje i wersje alternatywne, jakie możecie budować. Standardowo oczywiście również umiejętności, przedmioty, wykonywane combo i wiele więcej, także zostańcie ze mną. Zacznijmy sobie od samego początku, czyli od runek. Runki prezentują się następująco, gramy sobie tutaj zwyczajnego Aftershocka. Niektórzy uważają, że to są runki reperkusje, jak zwał tak zwał, ale głównie chodzi o to, żeby zawsze mieć tą runkę w zanadrzu, bo Ramus kiedy zaczyna swój engage, to otrzymuje dodatkowe źródło pancerza, jak i odporności i dzięki temu tej runce też zadajemy obrażenia, także polecam to na pewno wybierać. Później inwestujemy w pozostałe takie klasyczne runki, które można powiedzieć są runkami polecanymi z tego automatycznego dobierania run. Ewentualnością zamiast szkolenia sprawnościowego, czyli chyba kondycja na angielski, można wziąć sobie runkę Bone Planting, która powoduje, że zmniejsza to zadawane obrażenia was samych o te kilkanaście damage'a. Także to jest jeszcze też jakaś alternatywa, którą możecie wybierać i jest ok. Jeżeli chodzi o sam clear naszej postaci, to wygląda to w taki sposób, że zaczynamy początkowo od red side'u i wszystko czyścimy po kolei. Możemy gankować na trzecim poziomie, jeżeli widzimy na to sytuację. Natomiast uważam, że Ramus powinien się skalować. Jest to idealna postać, która słynie właśnie ze swojego late game'u. Dlatego starajcie się za wszelką cenę do tego late game'a po prostu dotrwać. No bo wiadomo, że im więcej przedmiotów, tym cięższy jesteśmy do zabicia. Także po kolei sobie wszystko czyścimy. Z red buffem powiedziałbym, Ramus wygląda troszeczkę lepiej po tej stronie, bo sam z siebie Ramus posiada odbijanie obrażeń ze swojego W i w tym momencie bardzo łatwo te wszelkie raptory, golemy i tak dalej po prostu się niszczą o naszą zbroję, co zresztą widzicie teraz na ekranie w postaci wilków. No i wydaje się, że to jest lepsza strona, bo jeszcze dodatkowy damage z podpalenia z red buffa jest też mile widziany do takiego oczyszczenia, jak i również, jak wcześniej wspomniałem, takich wczesnych ganków na trzecim poziomie. Później czyścimy sobie blue buffa i na końcu kończymy to wszystko żabą. Tu możemy zesmajtować sobie blue buffa, bo idealnie te 600 damage'a nam pozostaje. Używamy wszystkie spele w naszą ukochaną żabę. I tak ze stanem 3.30 obstawiałbym, kończymy całego cleara, dosłownie jak widzicie. I możemy od razu być zwarci i gotowi na czwartym poziomie na jakiegoś ganka, na walkę o żuka. W sumie to zależy od nas, co my tam chcemy sobie zrealizować. Mamy jeszcze dodatkowo podka, więc na pewno podczas tej pierwszej wymiany będziemy mieć bardzo dużo, przepraszam, zdrowia. No i od razu po żuku myślę, że przejdziemy się na bota, bo ten botom się tak trochę wysunął, także trzeba to natychmiast wykorzystać. Ogólnie rzecz biorąc, z takim Ramusem starajcie się rozpoczynać swojego kombosa od umiejętności Q, żeby polecieć w przeciwnika, tak jak zrobimy to na przykładzie tego Rengara. Klikamy umiejętność Q, następnie E wraz z W, żeby go sprowokować i jeszcze dostać bonusy naszego armora. Ramusa pasywka działa w taki sposób, że im więcej tego armora posiadamy, tym więcej nasze autoataki zadadzą takiemu przeciwnikowi, dlatego warto na początku od razu odpalać swoje E wraz z Tauntem, żeby zadawać więcej obrażeń przeciwnikowi, którego sprowokowaliśmy. A zaczynamy od Q, no bo odpowiedź jest prosta. Kiedy zaczynamy Q, to podkręcamy swoją mobilność, chociażby na takim ganku. Biegniemy w stronę przeciwnika, jak go złapiemy, to go od razu tam podrzucamy, więc taka ciekawostka, Yasuo może w tym momencie również aktywować swoją R-kę, bo lekko przeciwnik jest faktycznie podrzucony.
według mechaniki rozgrywki, także polecam od tego zaczynać combo, potem odpalamy swoje EW, WE, nie ma to znaczenia, bardziej chyba WE, żeby mieć dodatkowy armor, sprowokować przeciwnika, by więcej damage'a przeciwnikowi zadawać. Za chwilkę się, moi drodzy, wycofamy do bazy. Dzisiaj, powiem szczerze, przedstawię wam troszeczkę ten klasyczny build Ramusa z innej perspektywy, ponieważ, jak wiecie, w sezonie 14 wprowadzono wiele nowych nowości, nowych przedmiotów, w szczególności również i dla tanków. I chcę wam pokazać ten oto przedmiot, który nazywa się Głucha Poświata. Jest to item, który, powiedziałbym, jest taki sam jak Sunfire. Serio, bo posiada bami, czyli efekt podpalenia, oraz posiada fantastyczny efekt, że jeżeli kogoś wyeliminujemy, no to od razu z automatu powstaje taka swego rodzaju taka powłoka, która zadaje obrażenia obszarowe. Ktoś tam obok nas zginie i od razu możemy dostać asystę za darmo. To po pierwsze. A po drugie też ciekawostka, że ten item wspaniale działa na AP. Więc jak mamy tutaj przeciwko sobie Lux, Veigara, to też ten item się nawet w miarę przyda. Więc zaczniemy sobie właśnie jego budowę. To, co widzieliście przed chwilą, to jest właśnie nowy efekt swego rodzaju takiego wczesnego heraldzika. Dzięki temu mamy dotyk pustki, który uatrakcyjnia nam automatycznie damage w turety. Jest to dodatkowy true damage. Tutaj możecie sobie zresztą wszystko dokładnie przeczytać. No i ogólnie rzecz biorąc tak. W skrócie powiem o umiejętnościach, żeby nie było, że nie wyjaśniłem. Po pierwsze, kolczasta skorupa, tak jak mówiłem, pasyweczka Ramusa. Im więcej armora posiadamy, tym więcej bijemy z naszych autoataków. Dlatego Ramus jest stricte zawsze wybierany przeciwko adekom. No bo po prostu, kiedy buduje cały czas armor, a nie resista, to nasza pasywka się zwiększa wraz z magicznym damage'em. Nasze Q to jest po prostu bieganie na kuli mocy. Przyspieszamy swoją postać. Niezależnie od tego, ile razy wymaksujemy tą umiejętność, jest to umiejętność, która zawsze będzie trwała 6 sekund. To nie jest tak, że to się wydłuża wraz z maksowaniem, więc jedynie co ludzie to maksują, z powodu, że masz mniejszy cooldown na umiejętności i możesz częściej po prostu biegać na przyspieszonej wersji. Dlatego niektórzy to maksują, ja tego nie maksuję zazwyczaj. Ponieważ jestem koneserem maksowania E ze względu na dłuższą prowokację, jak i dłuższe efekty kontroli tłumu, czyli stricte mówimy tutaj o prowokacji. Najzik. Pójdziemy sobie na bota, żeby wam pokazać, jak wygląda combo. Combo klikamy Q, biegniemy w przeciwnika, można się oczywiście również w trakcie tego odpalić na ghoście, żeby jeszcze przyspieszyć swoją osobowość. No i w tym momencie widzicie, że taka MF-ka nie mogła nic absolutnie zrobić, zwłaszcza w szczególności, gdy przyszedł tutaj Sylas. Nasze E polega na tym, że posiadamy tutaj, jak widzicie, taunta. Kiedy zaznaczamy sobie konkretnego przeciwnika, również możemy zaznaczać obiektywy takie jak Blue Buff, Drake'i, przeciwnicy oczywiście, ale nie żadne miniony, no to my w tym momencie dajemy efekt kontroli tłumu, czyli prowokację, ale w tym momencie również zyskujemy prędkość ataku na kilka sekund. W sensie wymaksowane daje nam 2 sekundy. Kiedyś to było prawie, że 2,5 sekundy tego taunta. Więc jeżeli jesteśmy na ganku, złapiemy jakiegokolwiek przeciwnika, no to szczerze mówiąc, nasi sojusznicy mają bardzo ułatwione zadanie, żeby trafić swoje combo. Bo ponieważ, jak wiemy, jeżeli cel się nie rusza, no to trzeba się postarać, żeby nie trafić. No myślę, że to jest bardzo łatwa odpowiedź. Ja sobie tutaj lekko dalej mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli. No i koniec końców mamy tutaj również R-kę. R-ka polega na takim wyskoku. Można ten skok używać w określonym obszarze bez użycia Q, ale też można używać z Q. Im Ramus jest bardziej przyspieszony, tym na dalszy dystans wyskoczy, to po pierwsze. A po drugie, ciekawostka, kiedy trafimy naszego przeciwnika, no to powodujemy efekt podrzucenia. Tak jak zresztą widzicie tutaj na załączonym obrazku naszej ukochanej Lux, nie miała nic do powiedzenia. Po prostu została podrzucona, nie mogła nic kliknąć i to też, mówię, wspaniale działa z postaciami typu Yasuo bądź jakiś Jonasz. No takie, wiecie, żeby combo idealne się z tym synchronizowało, no to jest genialna możliwość inicjacji i rozpoczęcia teamfightu. W szczególności, gdy Ramus, mówię, ma na pierwszych poziomach ponad 150 armora, a jeszcze nawet żadnego armor itemu nie posiada.
W natomiast, to jest ostatnia rzecz, której chyba zapomniałem w trakcie tego omawiać, kiedy klikamy swoje W, natychmiast nasza postać staje się o wiele bardziej wytrzymała, po prostu mamy nasz mnożnik armora, dlatego teraz posiadamy tego armora 200 z Aftershockiem, tak jak widzicie. Natomiast wcześniej posiadaliśmy go troszeczkę mniej. No i tutaj trochę całe szczęście przeżyłem, ale... A, nie przeżyję, bo mnie Luxana dobiła, także unlucky. To kiedyś maksowało się jako pierwsze, ponieważ W Ramusa go nie slowowało. Potem to zmodyfikowali, że już to nie slowuje, ale gracze jakoś stwierdzili, że nie ma sensu tego dalej jakoś maksować, bo Q jest praktyczniejsze, bo mobilność, E jest praktyczniejsze, bo z automatu macie tego dłuższego taunta, więc jakoś społeczność stwierdziła, że to będzie maksować jako ostatnie i w sumie się nie dziwię. Jeżeli ktoś by grał Ramusa na topie, bo też się czasami zdarza taka opcja, no to W można od czasu do czasu maksować, bo tam macie troszeczkę większy damage, większe możliwości i tak dalej. Dobra, najpierw sobie zabijemy Rengarka, my go na spokojnie wyłapiemy. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo asyst wyłapujemy naszym Ramusem, ale ogólnie w tym matchupie o to chodzi. To nie jest postać, która powinna stricte zbierać kille, to powinna być postać, która stara się za wszelką cenę oddawać fragi innym, żeby właśnie ci sojusznicy, że tak powiem, mieli lepsze możliwości. No i tak samo widzicie, też się szybciej feedowali i to oni nam kierowali gierkę, żebyśmy my mogli spokojnie sobie do tego late'a dotrwać. Teraz wam pokażę efekt tego najnowszego itemu. Polega to na tym, że dochodzimy do naszego rywala, czyli na przykład takiego żuka. Jeżeli żuka, rzecz jasna, wyeliminujemy, to jest pewnego rodzaju taka fioletowa powłoka po zabiciu jednostki. I to jest fantastyczny efekt, który uważam będzie praktykowany na tankach. To jest coś takiego. I wszystkie tanki, wydaje mi się, na topie będą to praktykowały ze względu na regenerację, ze względu na armory, przepraszam, resisty i jeszcze dodatkowe źródło HP, pożoga i takie tam inne sprawy. Więc jeżeli ten item nie będzie nerfiony, będzie, wydaje mi się, praktykowany za każdym razem, bo jeżeli nawet się buduje pancerniaki, to to czasami dla niektórych tanków wystarcza, żeby przeciwko ADkom cokolwiek budować, natomiast przeciwko APkom to się zdecydowanie przyda lepiej, zwłaszcza jak widzieliśmy ostatnie zmiany w sezonie 14, trochę meta wędruje ku magom, ku ofensywie i dodatkowym źródłom obrażeń, to oczywiście umiejętności. Jeżeli chodzi o kontry takiego Ramusa, to powiem w skrócie, Ramus nienawidzi matchupów, które mogą go albo łatwo wykajtować, albo bardzo łatwo kontrować jakimiś procentówkami. Mówimy tutaj w szczególności o Trundlu, który jest największą kontrą, wydaje się, Ramusa, z powodu tego, że blokuje mu umiejętność Q ze swojego filaru, jak zwał, tak zwał, daje mu procentową erkę z wysysania armorów i resistów, przez co Ramus od razu traci na wartości, nawet kiedy jest bardzo mocno wytrzymały, to jego armory i resisty są, umówmy się, symboliczne. No i Ramus strasznie nienawidzi postaci, które de facto mu znikają, bo on musi wyłapać cel, który widzi. Jeżeli widzimy takiego Rengara, możemy go stauntować. Widzimy MF-kę, możemy coś tam z nią zrobić. Ale jeżeli nagle taki Shaco czy inny Kha'Zix tam po prostu znikną z pola widzenia, no to co my możemy zrobić jako taki Ramus? No jesteśmy praktycznie bezsilni. Natomiast gdy widzimy przeciwnika, no to widzicie, co z takim dosłownie Rengarem zrobiliśmy. My jesteśmy tankiem, on jest rzecz jasna asasinem, a to jednak tanki, jak widzicie, zadają o wiele większe obrażenia. Erkę też możecie wykorzystywać bardzo fajnie do ucieczek. Przykładowo, kiedy nadchodzi taka naprawdę niebezpieczna klatka od Luxany albo jej combo, to możemy po prostu przeskoczyć przez ścianę. I nagle nasz Ramus może uciec z miejsca zdarzenia, przeżyć, nie tracić jakiegoś tam KDA, które sobie wyfarmiliśmy przez całe spotkanie. Dlatego polecam też używać erki nie w sposób ofensywny, ale czasami defensywny. Po to się naprawdę przydaje jako takie fajne źródło darmowego flesza, że tak powiem. A właśnie, odnośnie czarów, bo to też jest ważna sprawa. Ja gram z Ghostem, preferuję zawsze Ghosta, bo jak wiecie, Ghost z naszym Q fajnie się rozpędza na gankach, ma o wiele mniejszy cooldown niż Flash i dodatkowo, kiedy zdobywamy asystę, na przykład killa czy cokolwiek, Ghost cały czas nam się resetuje. Więc jeżeli mamy możliwości resetowania, możemy o wiele praktyczniej być bardziej mobilni na mapie, to wolę w to inwestować. Jeżeli ktoś chce grać Flasha, oczywiście droga wolna, każdy wybiera co zechce.
Natomiast ja jestem bardziej koneserem Ghosta ze względu na to, że po prostu lepiej mi się z tym gra. Wiem, że mam większe możliwości na mapie i wiele, wiele więcej. Też jest całkiem dobre założenie, że wykorzystujemy go tylko po to, żeby przeciwnik go nie miał, no ale wiecie o co chodzi. O, i Rammus BTW jest tak właśnie tankowaty, że nawet i Erkę Veigara jesteśmy w stanie powstrzymać. Także widzicie, do jakiego stanu my jesteśmy silni z jednym itemem. Jeżeli chodzi o kolejne przedmioty, które będziemy składać na naszej postaci, no to tutaj powiedziałbym, wybieramy sobie już mega klasyka, czyli budujemy sobie Tormaila. Oczywiście w międzyczasie budujemy obuwie, myślę, że obuwie sobie tutaj stricte złożymy chyba armorowe, bo jednak jest więcej adeków niż apeków. Natomiast jeżeli byłoby więcej apeków i jakiś dużo efektów kontroli tłumu, ja bym zainwestował bardziej w Merkury, obuwie Merkurego na polski, by właśnie te wszelkie ogłuszenia, firy, zatrzymania postaci trwały o wiele krócej, no bo statystyka ten na CD właśnie za to odpowiada na mapie. Dobrze, wycofamy się szybko do bazy, bo myślę, że nic tu po nas. Heralda sobie za chwilkę zrobimy, także spokojna głowa. Kupimy sobie tutaj pancerniaki i zainwestujemy w tym momencie w klasyka, czyli jak tutaj ująłem, w Tormaila. Tormail jest wyśmienitym przedmiotem z kilku powodów. Po pierwsze, kontrujemy postacie, które się leczą tym oto elementem. Po drugie, mamy armora, przez co nasza pasywa bije o wiele więcej. Tak jak aktywujemy, widzicie, pasywa wzrosła o te 11 punktów na każdym autoataku. Kolejna sprawa. Czekajcie, tylko Veigara sobie wyłapiemy. No takim Rammusem to idealnie możemy dive'ować, tak jak zresztą widzicie, no jest to postać, chciałbym powiedzieć, nieśmiertelna, bo ile my dostaliśmy turę Tagros? 8 i dalej żyjemy bez jakiegoś kłopotu, więc wystarczy tylko i wyłącznie dobrze się jakoś spozycjonować i nawet taka MF-ka po fleszu nie jest nam straszna. Nawet powiem więcej, na takim HP moglibyśmy ją porobić, tylko gdyby nie fakt, że Lux jest obok niej, dosłownie. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć o itemie. Po drugie, Tormail, jak mówiłem, dostarcza nam armory, jak i HP-ki. Jest to świetny element, który się synchronizuje z naszą umiejętnością W, bo jeżeli my tym W odbijamy fragmenty obrażeń, to dzięki temu również fantastycznie działamy z Tormailem, bo Tormail też te fragmenty obrażeń odbija w kierunku przeciwnika, dlatego taka MF-ka Mastery czy chociażby taka Kindred może się sama o siebie zabijać, nas autoatakując. Bardzo dziwny mechanizm, bardzo dziwny gameplay, ale uwierzcie lub nie, ja przez lata to praktykuję i ludzie sami nie wiedzą, ile sobie robią, zadając samemu sobie obrażenia od Rammusika. Dlatego czasami niektórzy cię starają się ignorować, no i szukać jakiegoś innego pola, żeby zabić innych przeciwników, by mieć następnie, wiecie, możliwość zabicia mnie w kilka osób. Rammus to też swoją drogą świetny split pusher. W tym momencie, kiedy już powoli alejki się otwierają, my z takim W, kiedy je aktywujemy pomiędzy turetami i zgarniemy cały po prostu wave dla siebie, albo na siebie równocześnie, no to za pomocą Sunfire'a i prostego naszego W jesteśmy w stanie bardzo szybko, łatwo wszystko wyeliminować. Też jeżeli gracie nim na topie, starajcie się tak zwanie proxować między alejkami, bo wtedy możecie bardzo łatwo i przyjemnie zdobywać 100% swoich CS-ów. No jak widzicie, ten gameplay fajnie ruszył w najlepsze. Praktycznie teraz już nie musimy się niczym przejmować. Mam wrażenie, że do samego końca będziemy mieli takie statystyki, jakie posiadamy. Ewentualnością raz zginiemy kosztem tego, że zabijemy, nie wiem, 10 kolejnych osób, no bo Rammusa potencjał właśnie taki jest. Dobra, gdzie znajduje się MF-ka, tego nie wiem. Niestety uciekła nam z pola widzenia, także tu sobie chwilę pokampimy. Jest za chwilę smog, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie obrócić ten fight na plecy. Wejdziemy sobie w Luxankę, jak i pozostałych członków ich drużyny. No, z Sylasem powinniśmy tutaj poczyścić temat, bo jak widzicie, nikt nam nie jest absolutnie straszny, a nawet jeżeli chcą nas fokusować, że tak powiem, no to mogą spróbować, bo zobaczcie, taka MF-ka, no to właśnie sama się prawie, że o siebie zabija, tylko nie wiem, czy ja niestety, ja to przeżyję, bo Veigar jest wolniejszy ode mnie, klatki mi nie aktywuje,
a ja ucieknę sobie na spokojnie na moim ku. W tym roku zauważyłem, że bardziej dominuje efekt pustki, przez to barony, jak i również cała mapa się zmienia ku tej kolorystyce. I teraz jak widzicie, jak my zrobiliśmy Blue Buffa, była taka magiczna, nie wiem jak to nazwać, poświata. I teraz dzięki temu, że ja zdobyłem Blue Buffa, moi wszyscy sojusznicy też otrzymują Blue Buffa. Fajny efekt, dzięki czemu no, każdy ma przyspieszone cooldowny. Trochę dziwi mnie to, że na przykład za takiego Veigara asysty nie dostanę, robiąc tego rodzaju strategię. Ale no jest jak jest. Fajna zmiana, która jest na plus, bo to trochę zmniejsza albo skraca proces kłócenia się o to, kto bierze Reda, a kto na przykład tego Reda odpuszcza. Dobra, my sobie zabijamy Luxanę. Raczej wydaje mi się, że ze spokojem sobie do tego podejdziemy. Jedyne, co zapomniałem wam dodać, a byliście tego właśnie teraz świadkiem, to fakt, że my na RC nie otrzymujemy absolutnie żadnych stunów. Jesteśmy uodpornieni na efekty kontroli tłumu, przez co jak mogliście zauważyć, no taka Luxana, aktywując klatkę, nie była w stanie nam po prostu nic zrobić. Kupujemy sobie w tym momencie kolczastą kolczugę, nasz Rammus staje się o wiele bardziej silniejszy i teraz nadchodzi moment, gdzie zastanawiamy się, co budować. I mamy tutaj trzy strategie: Oblicze Ducha, Yaksho oraz Omen. Jeżeli wybieramy Omena, gramy przeciwko stricte adekom. Yaksho pół na pół. Raz na tych gramy, raz tak. I tą wersję sobie wybierzemy. Natomiast Oblicze Ducha to jest stricte związane przeciwko apekom. Czyli jeżeli mamy 4 matchupy pod AP, jakieś takie niekorzystne walki za pomocą umiejętności, to jak najbardziej tego Spirita możemy wybierać, bo to dodatkowa regeneracja, jak i mówię, HP-ki z rezistami, to jest fajne. Musimy kontrować i adeków, i apeków równocześnie. A właśnie, zapomniałem wam pokazać Heralda, bo to też jest ważna sprawa. Herald prezentuje się teraz w taki sposób, że mamy go dostępnego i uwaga, możemy w niego wjechać, wejść i szarżować w najlepsze. Więc jeżeli mamy taką możliwość, że jesteśmy koło tureta albo próbujemy zacząć jakąkolwiek walkę i tym podobne, to jak widzicie, takim Heraldem nawet możemy się fajnie przemieścić po mapie i każdy przeciwnik zostanie podrzucony, jeżeli oczywiście będzie na naszej drodze tego Heralda stał. Tylko że niestety zapomniałem go wcześniej aktywować na turet, no to chciałem wam chociaż pokazać, jak ten obiektyw działa. Nadchodzi moment, kiedy zaczynamy już powoli dominować przeciwnika, więc jeżeli zaczniemy teraz chodzić z naszą drużyną, wydaje się, że będziemy mogli bardzo łatwo zabijać przeciwnika. No inaczej, Lux sama się o nas zabije, MFK to samo, więc tutaj żadnej tragedii nie ma. Z Rengarem podobnie, tylko musimy dobrze ich wyłapywać po kolei, aby nasi sojusznicy mieli po prostu lepsze pole do popisu. O, jest i Luxanka, także my sobie w nią od razu aktywujemy nasze combo. Zdaję sobie sprawę, że raczej nie trafiłem swojego full super combo, jednakże nie, raczej mi się nie wydaje, że ona nas tutaj jakoś niebezpiecznie będzie ograniczać, zwłaszcza kiedy Sylas jest tak mocno nażarty, że skoczył mega do przodu. Dobra, przeżyjemy za pomocą Thresha, super. Myślę, że moglibyśmy to obrócić pod warunkiem, że Trundle kliknie R-kę, ale nie na mnie. Bo ja nie mogę dostać R-ki Trundla. Chociaż dobra, o, nie dostałem tej R-ki, super. No i teraz Jhin powinien kajtować wszystko w najlepsze, jak mieć powinien. Ale że tego nie robi, no to cóż. Takie życie. Z elementów, których jeszcze nie wymieniłem w stosunku do combo, to dodam taką ciekawostkę, że my w trakcie używania naszego taunta mamy taki licznik w tym miejscu. Tak jak widzicie, prędkość ataku została zwiększona. I to nam znika, gdy mamy aktywowane tylko i wyłącznie nasze E. Natomiast gdy posiadamy nasze W aktywowane i równocześnie naszą umiejętność E, to z automatu my możemy ten jakby attack speed naszego taunta przedłużać. Ale za chwilkę to wam zademonstruję, żeby wam pokazać, jak to, no w sensie o co chodzi. Mamy tutaj aktywowane E. Jak widzicie, ten mnożnik cały czas nam się resetuje w momencie, gdy ktoś nas autoatakuje bądź hituje lub nawet otrzymujemy obrażenia, tak jak zresztą tutaj widzicie. I nasza prędkość ataku na Rammusie jest cały czas podkręcona, bo ten licznik cały czas się resetuje, jak widzicie na ekranie.
i nasz ramus bije o wiele dłużej. Dlatego starajcie się zawsze mieć najpierw w trakcie wykonywania walk bądź tego typu naszorów odaktywowane W, by następnie aktywować E. Bo po co sobie marnować prędkość ataku, którą mamy przyspieszoną o dokładnie 40% na maksymalnym poziomie. Dlatego ważne jest, aby na takie rzeczy też zwracać uwagę, bo czasami przez takie błędy przegrywamy, możemy stracić za szybko jakiś obiektyw i wiele, wiele więcej. Dobra, póki co na szybkości sobie jeszcze zrobimy raptorki, żeby się spokojnie wycofać do bazy. Kupimy sobie Jaksho, raczej nadchodzi w tym momencie już ostatni fight, więc nie wydaje mi się, że trzeba tutaj coś tam przedłużać. Kompanu. W ogóle ten Jax jest tak nafidowany, że on ma 18 poziom. Ale myślałem, że mimo to, iż mam 18 poziom, dużo zrobi, ale no nie zrobił za dużo, powiem szczerze. Zaczniemy sobie od Luxanki, super. Teraz Majdzik poleciał na Trundla i myślę, że się nawet możemy rozpędzić. Zobaczyć, czy ten Rengar gdzieś się tam po boku nie znajduje. Aktywujemy sobie W. Jak widzicie, no przeciwnik sam się o siebie dosłownie zabija. A nasz jeszcze, nasza runka Triumf genialnie nam przywraca fragmenty zdrowia, kiedy zdobywamy tą asyst. Fakt faktem, Syla spadł z Baronaszorem. Trochę nieopłacalny trade, ale z drugiej strony to my we dwójkę prawie że zabiliśmy całą drużynę, więc nie wydaje mi się, że to jest zła wymiana. Okej. Okay. Ciekaw jestem, czy MFK będzie chciała się ze mną bić. I będzie się chciała ze mną bić. Jak widzicie, Ramus na tym zdrowiu, na tym HP, z takimi możliwościami i perspektywami, był w stanie nawet taką MFkę, powiedziałbym lekko nafidowaną, ubić, a wystarczyło tylko aktywować W i E i sama widzieliście się o siebie zabiła. Trochę byłem przekonany, że ten efekt bardziej tego kolektora jednak się aktywuje niepotrzebnie, no ale całe szczęście się nie aktywował, także tutaj bądźmy z tego zadowoleni. Dobra, kolejny frag na naszym koncie, superowo. Cały czas tego, jak widzicie, Rengara dominujemy farmą, jak i wszelkimi statystykami. Także tutaj nie ma też powodu, by się martwić tą osobą. Starajcie się między innymi albo utrzymywać farmę przeciwnika, albo starajcie się mieć o wiele więcej. Bo oczywiście im więcej farmy posiadacie, tym lepiej, bo wtedy macie wyższy poziom, większe perspektywy, lepsze możliwości. Dbajcie o to, bo dzięki temu właśnie też mamy więcej AD, bo bazowo każda postać otrzymuje jakieś tam fragmenciki. Nie wszystko gra i huczy. Dobra, kolejny przedmiot, jaki sobie tutaj złożymy, to powiedziałbym, złożymy sobie Omena. Inaczej, Omena dlaczego teraz składamy, a nie jakoś wcześniej? Wcześniej przydała nam się wymiana z APK-ami, jak i ADK-ami. Mamy trochę resista, mamy trochę armora. Teraz myślę, że złożymy znowu armora, ponieważ przeciwnicy złożyli sobie jakieś większe jednostki zadawania obrażeń krytycznych. Mówię tutaj głównie o kolektorze. Natomiast jeżeli by przeciwnicy byli bardziej AP, no to oczywiście wcześniej czy później byśmy zraszowali sobie prawdopodobnie oblicze ducha, jak i również wspominałem wcześniej o jeszcze jednym itemie pod APK, na przykład o Abyssalu, bo sam z siebie Abyssal też jest super silny, bo dostarcza wam dodatkowego resista i dzięki temu przeciwnicy są w stanie samemu sobie zadawać więcej obrażeń niż nam i my jesteśmy po prostu szczęśliwi. Okej, okay, mamy Smajcika, superowo, myślę, że sobie też na spokojnie tego Veigara zabijemy, nawet kiedy będziemy stali w jego wszystkich tam umiejętnościach, nie ma to już absolutnie żadnego znaczenia. Początkowo, jak widzicie, gameplay wydawał się bardzo nudny, ale jak mówiłem, wraz z czasem to się wszystko fajnie rozwinęło, bo Ramus, jak mówię, zdobył swoje magiczne itemy i to dzięki temu zdobyliśmy ostatecznie statystyki 8-3-17. I to my właśnie zwyciężyliśmy tą gierkę, także w skrócie przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, zrobiliśmy taki oto damage. Wydaje się, że to jest niewiele, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy tankiem i przez dłuższy czas, naprawdę dłuższy czas oddawaliśmy fragi naszym kompanom, by to oni właśnie nam kierowali gierkę. I to zresztą właśnie zrobiliśmy na przykładzie tych wykresików. Powiem więcej, nas bardziej obchodzi to, ile żeśmy otrzymali obrażeń na swoją osobę. Jak widzicie, zdecydowanie wykres jest znacznie większy, to znaczy, że robiliśmy dobrze swoje zadanie w meczu. No i tutaj macie podgląd tego wszystkiego, co grałem.
Polecam serdecznie sobie to odwzorować, praktykować, ewentualnie modyfikować ten build, bo powiedziałbym, że on jest taki swego rodzaju ogólny, dostosowany do wszelkich potrzeb. Nie każdej co prawda, ale do większości, dlatego starajcie się bawić w sezonie 14, bo teraz itemów mitycznych nie ma, to na pewno jest na to taka możliwość. Zachęcam również oczywiście do subskrypcji kanału, lajkacza dla zasięgów, jak i oczywiście zakupu mojego kursu internetowego z takim oto bonusem, czyli taką kartą wykonaną na PCV-ce. Jest to, przypominam, gratis dla mojego kursu i usług. Także to byłoby na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Piszcie śmiało w komentarzach, jaką chcecie kolejną postać i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Bye bye.